Witam znowu na kolejnym filmiku odnośnie taktyki. Tym razem zrobimy sobie formację 5-2-1-2. Jeśli ktoś śledzi jakieś różne turnieje profesjonalnych graczy lub po prostu grał w FUT Champions, to chyba mogliście zauważyć, że ostatnio formacje z pięcioma obrońcami są dosyć popularne, bym powiedział. Coraz więcej osób je używa, bo są po prostu dobre, naprawdę są dobre. Więc tak jak wczoraj, zrobimy sobie dwie taktyki. Mam dwie taktyki do tej samej formacji. Mniej więcej podobnie tak to wczoraj się potoczyło. Także nic tak naprawdę, nic nowego raczej nie zobaczycie, ale postaram się nadal wytłumaczyć, co, jak, co za co odpowiada, tak, co powinniście robić przy danej taktyce i na czym powinniście opierać swoją grę. Więc może zacznę od tego, że są dwie dobre formacje, jeśli chodzi o piątkę obrońców. Jest to 5-2-1-2 i jest to 5-3-2. Ja osobiście wolę 5-2-1-2, bo jest po prostu podobna do 4-1-2-1-2, prawda? Jest to bardzo podobne ułożenie zawodników. Tak samo się praktycznie atakuje, oprócz tego jednego SPD, który się zamienia na SO, ale do tego może przejdziemy później. Także lecimy z taktyką. Na wstępie od razu mówię, jest to moja najbardziej defensywna taktyka, jaką używam. Zawsze ją ustawiam, gdy mam, nie wiem, 2-3 bramki przewagi w meczu, tak, i chcę już tylko trzymać wynik i kontrolować mojego przeciwnika. Także zaczniemy tutaj. Defensywa, balans zrównoważony, szerokość 5 i tutaj głębokość 8. I teraz dlaczego używam 8 głębokości, jeśli to jest moja najbardziej defensywna taktyka, tak? Dlatego, że w tej formacji jedynym problemem w obronie jest to, że nie macie dużo osób w pomocy. Macie tylko dwie osoby. Przy 5-2-1-2, tak? Przy 5-3-2 macie 3. I po prostu wasz przeciwnik ma bardzo dużo miejsca, żeby grać tam piłką. Może grać do znudzenia, naprawdę ciężko mu jest ją odebrać. Więc tak jak wspominałem wczoraj na filmiku, chciałem ustawić to 7 lub wyżej, żeby moja obrona robiła te automatyczne pułapki offside'owe, żeby troszkę skracała ten dystans do piłki automatycznie, żeby nie musiał tego robić sam, prawda? I nawet jeśli wybiegnę jakimś jednym zawodnikiem, przeważnie wybiegam wiejrą. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby przy takich formacjach wybiegać tym wiejrą lub jednym środkowym obrońcem, jakiego macie. Oczywiście nie wszyscy mają wiejrę, obstawiam. Więc po prostu naszym zadaniem jest odebranie piłki jak najszybciej. A to, że wybiegniecie jednym obrońcą, nic to nie zmieni, bo macie kolejnych czterech, którzy stoją za nim, także naprawdę możecie sobie to przetestować. Oczywiście są jakieś limity tego wybiegania, tak, przy każdej formacji, ale przy pięciu obrońcach możecie sobie pozwolić na o wiele więcej oczywiście. Jeśli chodzi o atak, mamy tutaj zrównoważony, szerokość 5 w ataku, players in the box 7, rzuty wolne, rzuty rożne 3 standardowo, żeby tutaj nie mieszać ustawienia naszych zawodników, żeby zawsze byli tak samo. Jeśli chodzi o wytyczne, mamy nic tutaj nie mamy na napastnikach, tak naprawdę bardzo dobrze się poruszają sami. Możecie, jeśli lubicie kontrować, to możecie im dać wybiegać za plecy obrońców, ale osobiście tego nie polecam. Jeśli chodzi o SPO, dajemy mu zostawać z przodu, tak jak wczoraj mówiłem, żeby po prostu nie biegł nam jako lewy pomocnik. Nie chcemy czegoś takiego, nie jest to nikomu potrzebne. Chcemy, żeby stał na swojej pozycji i był gotowy na jakieś kontrataki. Jeśli chodzi o lewego SP, mamy zostawać z tyłu, mamy trzymać środek standardowo. A tutaj na prawym SP, być może wiele osób tutaj się zdziwi, mamy, by wbiegał do ataku i żeby trzymał środek. Teraz skrzydłowi albo wahadłowi, to zawsze nazywam, mają również wbiegać do ataku. I teraz dajcie mi wytłumaczyć, jakby dlaczego przy moim najbardziej defensywnym ustawieniu nie mam wszystkich zawodników na zostawaj z tyłu, tak, na, nie wiem, wracaj do obrony i tak dalej, i tak dalej. A to dlatego, że w tej grze manualny pressing jest bardzo trudny, ale automatyczny pressing, czyli czy to team press, który możecie strzałkami ustawić, czy to pressing po utracie piłki we własnej taktyce, czy to nieustanny pressing,
Te wszystkie automatyczne pressingi są bardzo, bardzo mocne w tej grze. I po prostu nie jesteście w stanie, nieważne jak dobrze gracie w piłkę, nieważne jak dobrze jest tym graczem, nie jesteście w stanie się utrzymać przy własnym polu karnym piłki. Nie jesteście jej w stanie utrzymać. Jeśli ktoś odpali jedną z tych opcji i was dojedzie przy polu karnym, to w końcu musicie z niego wyjść, musicie wybić albo do napastnika, albo jakoś podaniami po ziemi wyprowadzić tą piłkę na połowę przeciwnika, prawda? Więc ustawiając, wybiegaj do ataku dla bocznych tutaj wahadłowych lub na mojego SP, po prostu daje sobie więcej możliwości wyjścia z własnego pola karnego, z własnej połowy. Wtedy o wiele ciężej jest mojemu przeciwnikowi, albo raczej AI mojego przeciwnika, powinienem powiedzieć, jest ich spresować. O wiele łatwiej jest wyjść z tą piłką i to po prostu bardzo, bardzo pomaga. Także główne zadanie tej formacji jest oczywiście obrona. Jakby nie chcemy tracić bramek, jest to nasze główne zadanie. A jak już ją dostaniemy, to jest bardzo ważne, żeby używać naszych wahadłowych do wyjścia z piłką, jeśli chodzi o nasze pole karne i na połowę przeciwnika. Można grać bardzo powoli tą formacją, macie naprawdę dużo opcji, czy to w środku pola, czy to na wahadle, a można również polecieć sobie szybko z kontrą, to już mówię, zależy wszystko od waszego stylu gry, ale głównym zadaniem jest nie stracić bramki i nie stracić tutaj piłki, albo nie dać się złapać na pressingu przeciwnika, o, może tak to powinienem powiedzieć. Jeśli chodzi o drugą taktykę, mamy wersję z szybkim konstruowaniem akcji, tak jak wczoraj, podobnie w filmiku. To jest formacja, którą, albo taktyka, jak powinienem powiedzieć, którą możecie używać kiedykolwiek chcecie, tak naprawdę. Oj, coś tutaj zrobiłem niedobrego. Jest to bardzo szybkie, bardzo proste granie. Bardzo podobne do 4-1-1-2. Z jedyną różnicą jest taka, że nie mamy tego SPD. Nie mamy SPD już, ale to mamy dwóch wahadłowych, którzy za każdym razem chodzą do ataku, od razu sprintują. Się nie zatrzymują, także zaraz to wam to pokażę. Obrona, znowu zrównoważony, 5-8, atak, szybkie konstruowanie akcji, tutaj szerokość mamy 4, nie mam tutaj 1, tak przy formacji 4-1-2, jakby tak przy tamtej formacji nie czułem tego problemu, że wszyscy są tak blisko siebie, tak przy tej jednak troszkę mi to przeszkadzało. Nie wiem, jakoś ci SP nie za bardzo mi się dobrze ustawiali do grania. A tak, mam troszkę więcej miejsca, można się troszkę więcej pobawić tutaj z wodami czy dribblingiem. Także tutaj, nie wiem, no polecałbym około 4, może 3, coś takiego ustawić. Jeśli chodzi o players in the box, 7 standardowo, 3 tutaj również. Nic się nie zmienia. Jeśli chodzi o wytyczne, są bardzo, bardzo podobne do tej poprzedniej. Jedyną różnicą, że moi napastnicy są na zostawaj z przodu. Tak jak mówię, to jest typowo taktyka pod kontry, prostopadłe piłki, czy to na napastników, czy to na naszych wahadłowych. Także nie bawimy się. Jeśli chcemy szybko, jak najszybciej przenieść piłkę od naszego SO do napastnika, możemy to zrobić na dwa sposoby, tak? Możemy przejść sobie środkiem przez SP, albo możemy wykorzystać tych naszych wahadłowych, którzy będą bardzo, bardzo szybko wbiegać, bo mają join the attack cały czas. Jeśli chodzi o PSP, to mówię, jest to samo. Wbiegaj do ataku, trzymaj środek, lewy SP, zostawaj z tyłu, trzymaj środek i SPO ma, zostawaj z przodu, tak jak miał wcześniej. Także są to dosyć proste taktyki, podobne do tego wczorajszego. Kto oglądał wczorajszy filmik, to mniej więcej wie już chyba, jak to wszystko działa. Tak mówię, taką pierwszą moją radą odnośnie grania piątką obrońców, raczej nie starajcie się czekać w polu karnym swoim na przeciwnika, z przyjdzie, tylko weźcie tego swojego ESO, nie bójcie się nim wybiec, nie bójcie się nim zaatakować. Oczywiście nie mówię tutaj, żebyście brali każdego po kolei, tak? Ale jak weźmiecie jednego, szczególnie tego środkowego,
to nic się wielkiego nie powinno wydarzyć i nie powinni to w miarę zaasekurować. A jeśli chodzi o atak, to już tutaj można kombinować na różne sposoby, też w zależności jaką taktykę tutaj wybraliście. To co tyle, to by było na tyle dzisiaj chyba. Znowu, mam nadzieję, że mniej więcej mnie zrozumieliście i jutro dam formację troszkę inną, dla widzów formację szeroką, żeby nie były tylko te wąskie cały czas. Jutro będzie film na temat 4-4-2, także mam nadzieję, że tutaj moi widzowie, którzy wolą raczej grać skrzydłami na spokojnie, po prostu im się przyda ta jutrzejsza taktyka, także musicie jeszcze troszkę poczekać. Na ten moment to wszystko, także dziękuję. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się powrotem jutro. Na razie.